Sądy administracyjne w 2014 roku wydały ponad 3,5 tysiąca orzeczeń dotyczących prawa do informacji publicznej. Wcześniej zapadały również orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, sądów międzynarodowych, a także sądów powszechnych. Wiele z tych wyroków ma istotny wpływ na rozumienie prawa do informacji publicznej, a także w praktyce na jego funkcjonowanie. Dużo ciekawych orzeczeń związanych z prawem do informacji publicznych jest nie poddane żadnej analizie. Nie jest pokazywanych, nie ma żadnej o tym dyskusji i dlatego też organizujemy konkurs na Glosę, aby uwypuklić pewne rzeczy, aby się zastanowić, co w tych wyrokach jest i też, żeby pokazywać kierunki, które z takiego obywatelskiego punktu widzenia są ważne, czyli jak zwiększać jawność, jak się zastanawiać nad tym, co powinno być jeszcze dostępne dla wszystkich. Dlaczego warto analizować wyroki? Dlatego, że ogromna wiedza związana z prawem do informacji, jego zakresem, procedurą jest ukryta właśnie w wyrokach. To tamto prawo się krystalizuje, wyjaśniane są wszystkie wątpliwości i warto o tym dyskutować. Aby wziąć udział w konkursie, wybierz interesujące Cię orzeczenie, napisz glosę do 10 stron i wyślij nam do końca kwietnia. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni, a najlepsze glosy opublikowane. Niech Twoja glosa zagości w dyskusji o jawności.